Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze ostatnie radiowe spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. Świętami, które obchodzimy z wielką radością i nadzieją. Przypominamy sobie zapisy świętej Ewangelii i tutaj chciałbym przytoczyć słowa zapisane w Ewangelii świętego Jana: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. I słowa świętego Jana Pawła II. W noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym się dzieli z innymi. Chciałbym podzielić moją już radość wypływającą z narodzenia Chrystusa Jezusa Syna Bożego Dawcy życia i Zwycięzcy śmierci, Króla Miłosierdzia. Jakże to wielka radość móc wspominać w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół to wielkie historyczne wydarzenie, to Wydarzenie przełomowe w dziejach ludzkości, którym cieszymy się my Polacy od ponad tysiąca lat. Życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby te radosne święta Bożego Narodzenia umocniały nas, aby umacniały naszą wiarę, niesłabnącą nadzieję oraz umacniały nas w uczynkach miłosierdzia, których tak bardzo potrzeba w współczesnym świecie. Niech nowonarodzony Chrystus błogosławi nam w każdym dniu zbliżającego się już nowego dwutysięcznego szesnastego roku. Niech błogosławi nam i umacnia naszą nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem. Cieszę się i proszę, cieszmy się razem. Mamy trudne chwile przed sobą, myślę tu o naszej Ojczyźnie, ale chwile pełne optymizmu. I nadziei. Nie takie trudne okresy w naszej ojczyźnie przeżywaliśmy. Siły kłamstwa i zła wzmogły atak na obecnie rządzących. Dlatego między innymi, że właśnie i prezydent, i premier, i rząd chcą budować cywilizację życia, chronić życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. I atak zła jest niewyobrażalny. Musimy ich wspierać naszą modlitwą, naszymi ofiarami. Musimy nie dać się manipulować i okłamywać przez złe, nierzetelne media. Nie słuchajmy złych radiostacji, nie oglądajmy złych programów telewizyjnych, nie kupujmy, nie czytajmy złych, kłamliwych gazet. Korzystajmy nade wszystko z mediów katolickich, tam znajdziemy prawdę, dobro, nadzieję i umocnienie nas w naszym duchowym rozwoju na cały przyszły 2016 rok. Kochani, na zakończenie tegoż roku mamy jedną dobrą wiadomość z Europy. Myślę tu o referendum w Słowenii. Wiemy. Słoweńcy w referendum odrzucili projekt ustawy o związkach homoseksualnych. Projekt ustawy, który dawał tym związkom homoseksualnym nawet prawa adoptowania dzieci. Cieszy nas to, że nasi bracia chrześcijanie potrafili się zmobilizować. Potrafili przekroczyć prawie dwukrotnie minimum frekwencji, bo na Słowenii minimum frekwencji to jest 20% referendów, a głosowało około 35% mieszkańców Słowenii. I wielkie zwycięstwo, bo z tych głosujących Prawie 65% powiedziało nie tej wielkiej demoralizacji nie krzywdzeniu dzieci w homoseksualnych związkach. Cieszymy się, gratulujemy. Słowęcom. I to ich zwycięstwo także i nas umacnia. I na koniec jeszcze jedna prośba, jedno przypomnienie. Abyśmy celebrowali święto młodzianków męczenników. Wiemy, 28 grudnia każdego roku obchodzimy święto młodzianków męczenników, wspominając straszliwą rzeź niewiniątek betlejemskich. Straszliwy heror, zbrodniarz kazał wymordować chłopców Betlejem. I ta... Rocznica zawsze przywodzi nam na myśl te zbrodnie, które dokonywały się i dokonują się niestety w skali całego świata, ale także na polskiej ziemi. Myślę tu przede wszystkim o zabijaniu nienarodzonych dzieci. Myślę także o procedurze vitro która jest procedurą śmierci, bo ogromna większość poczynanych tą Nieetyczną metodą dzieci około 90% ginie przed narodzeniem. Są poczynane w tej procedurze i nigdy nie urodzą się żywe. Myślimy także o zamachach na życie ludzkie, które są realizowane poprzez różne środki farmakologiczne. Na początku tego roku rząd po wprowadził do obiegu w naszej ojczyźnie w środek wczesnoporonny, pigułkę Elawan. Niszczącą życie ludzkie u początku jego zaistnienia. Trzeba nam przepraszać Pana Boga za te grzechy wymierzone w życie człowieka, które dokonały się w naszej ojczyźnie. Trzeba prosić o przebaczenie i nawrócenie tych, którzy wspierają tą barbarzyńską cywilizację śmierci. Trzeba, żebyśmy 28 grudnia, w poniedziałek, czy to w modlitwach prywatnych, ale może organizowanych także w naszych parafiach, czy w katedrach, czy w szczególnych sanktuariach, zebrali się i przepraszali Boga, dawcę życia, za odrzucony dar w naszej Ojczyźnie, ale przepraszali w duchu nadziei, bo tą nadzieję na miłosierdzie Boże buduje nam, umacnia. Rok nadzwyczajnej łaski, rok miłosierdzia. Szczęść Boże!